Już po raz siódmy z inicjatywy burmistrza Świebodzic Bogdana Kożuchowicza oraz Powiatowego Urzędu Pracy Filip w Świebodzicach w Miejskim Domu Kultury odbyły się Świebodzickie Targi Pracy. Bogatą ofertę zatrudnienia przedstawiło ponad 20 firm. Jak co roku z każdym osobiście przywitał się burmistrz naszego miasta Bogdan Kożuchowicz. Pana burmistrza zapytaliśmy, czy Targi Pracy przynoszą pozytywne rezultaty. Są wymierne, rzeczywiste rezultaty z każdej z tych spotkań i targów pracy i organizowanych właśnie takich dni przedsiębiorczości dla młodych ludzi. To się właśnie przekłada na efektywne miejsce pracy dla wielu poszukujących. No niestety nie dla wszystkich, ale i też w powiązaniu właśnie z ilością firm, podmiotów gospodarczych, które w coraz większym stopniu uczestniczą, to jest kolejny taki sygnał, że jest to zapotrzebowanie. Te miejsca pracy w poszczególnych tam firmach oczywiście ilościowo się różnią, ale one są. I wierzę w to, że właśnie to miejsce pracy będzie coraz bliżej poszukujące. Targi odwiedziło kilkaset osób, dla których przygotowano atrakcyjne oferty zatrudnienia. Osoby poszukujące mogły znaleźć oferty pracy krótkoterminowej i stałej, porady z zakresu doradztwa zawodowego oraz zapoznać się z zasadami rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Poszukujący pracy mogli bezpośrednio porozmawiać z pracodawcami, zapoznać się z profilem firmy czy stawianymi przez zakład pracy wymaganiami. Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska firm budowlanych, metalowych, produkcyjnych, odzieżowych, spożywczych, ogrodniczych czy cukierniczych. W tym roku pojawiła się wyjątkowo duża liczba ofert pracy. Są to stanowiska kasjera, sprzedawcy, operatora wózka widłowego, szusarza, spawacza, tokarza, pracownika kontroli jakości czy pakowacza. Także dużo osób może tutaj porozmawiać sobie bezpośrednio z przedsiębiorcami i może pomyśleć, a może im się uda już dzisiaj tutaj znaleźć pracę. Nie zapomniano również o osobach młodych. Młodzieżowe Centrum Kariery przygotowało stoisko, gdzie można było otrzymać informacje o aktualnych propozycjach pracy oraz programach pomagających w rozwoju zawodowym. Po raz pierwszy w Targach Pracy bierze udział ZGK. Jaką ofertę pracy przygotowaliście dla mieszkańców naszego miasta? Dzień dobry. Głównie powiem tak, że od nowego roku rozszerzamy swoją działalność na komunikację miejską. Będziemy posiadać 3 nowoczesne autobusy firmy Mercedes. I dzisiaj głównie ta oferta skierowana jest dla kierowców, którzy posiadają uprawnienia do prowadzenia autobusów. To jest taka nasza główna dzisiaj oferta pracy, ale jednocześnie zbieramy podania dla pracowników sezonowych przy koszeniu traw bądź przy segregacji odpadów, ewentualnie dla kobiet również w pracach biurowych. Wystąpiliśmy z pracą na stanowiska produkcyjne. Przede wszystkim skupiamy się na pracownikach fizycznych, operatorów maszyn, operatorów wózków widłowych, ale również poszukujemy kierowców z kategorią C+E. Na tą chwilę prowadzimy również stanowiska administracyjne. Przede wszystkim poszukujemy technologa produkcji, kierownika zakładu numer 2, czy też mistrza produkcji. Jaką Świebodzickie Intermarsze przygotowało dla nas ofertę pracy? Sprzedawca, kasjer i pracownik działu rozbioru. Aktualnie poszukujemy osób na stanowiska produkcyjne, do pracy w szklarni, przy produkcji kwiatów doniczkowych oraz pracowników magazynowych, takich, którzy będą chcieli razem z nami tworzyć właśnie ten rynek hurtowej sprzedaży kwiatów. Poszukujemy aktualnie pracowników na stanowiska produkcyjne oraz do działu mechanicznego jako mechanik maszyn i urządzeń. Na ten moment poszukujemy raczej panów, aczkolwiek panie też mile widziane, ponieważ u nas jest tak, że dzisiaj dla pani nie mamy oferty, ale jutro pokaże się. I wtedy korzystamy właśnie z tych ofert, a na targach mamy możliwość przyjrzenia się takiej osobie, porozmawiania, zapoznania bezpośrednio, także wiemy wtedy, jak mamy wybierać pracowników. Na ten moment poszukujemy operatorów wózka widłowego, kontrolerów jakości i specjalistę do spraw rekrutacji z językiem rosyjskim.
A jaką ofertę dla mieszkańców Świebodzic przygotowała nasza słodka tradycja, czyli Śnieżka Invest? Śnieżka Invest od wielu lat w okresach powakacyjnych organizuje nabory pracowników na stanowiska, przede wszystkim na stanowiska produkcyjne. Niemniej jednak z doświadczenia ubiegłorocznych targów wiem, że nie należy się skupiać tylko i wyłącznie na tej jednej ofercie, bo przy okazji poprzednich targów udało nam się znaleźć pracownika do działu logistyki. U mnie przede wszystkim ofertą pracy jest stanowisko sprzedawcy do prowadzenia naszego słodkiego sklepu firmowego. Poza tym sezonowość też do pracy na produkcji, do pakowania opakowań, do składania pudełeczek, do oklejania. Od miesiąca sierpnia też będziemy potrzebowali pracowników. W tym roku pojawiliśmy się na targach z ofertą pracy na przedstawiciela handlowego i na konstruktora. Głównie teraz poszukujemy takich osób i jeżeli ktoś jest zainteresowany aplikacją w tym kierunku, to zapraszamy do składania podań i również będziemy zapraszać na rozmowy kwalifikacyjne. Jakiej pracy Pani szuka na targach pracy? Szukam jakiejś pracy biurowej. Także tutaj, jeśli chodzi o swoje wykształcenie zawodowe jako technikum ekonomista, także to taka praca mnie interesuje.